Cześć, tu Przemek z Dertusz. Dzisiaj ponownie na warsztacie jest ze mną Samsung CLP365W. W tym odcinku pokażę Wam, gdzie znajduje się pojemnik na zużyty toner oraz w jaki sposób go wymienić. Zapraszam do oglądania. Aby wymienić pojemnik na zużyty toner, zacznijmy od otwarcia klapy drukarki. Pojemnik na zużyty toner znajduje się w tym miejscu. Nie możemy go wyciągnąć bez wcześniejszego wyjęcia tonerów z drukarki. Teraz tak odblokowany pojemnik możemy wyciągnąć i zamontować nowy. Po zamontowaniu pojemnika na zużyty toner możemy z powrotem zamontować nasze tonery. Tonery zamontowane, pojemnik wymieniony. To tyle. Na dzisiaj to już wszystko. Wydawać by się mogło, że wymiana pojemnika na zużyty toner jest czymś skomplikowanym, jednak okazuje się, że wcale takie nie jest. Po więcej takich materiałów wpadajcie na nasz kanał, zostawcie po sobie łapkę w górę. My widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć.